Japonia. Kraj kwitnącej wiśni i wschodzącego słońca. Kraj, w którym na kilku wyspach mieszka ponad 125 milionów osób. Bez wątpienia jest to jeden z najczęściej wybieranych kierunków przez turystów na całym świecie. Japonia cieszy się popularnością dzięki swojej unikalnej kulturze i przepysznej kuchni. Może się poszczycić znanymi potrawami takimi jak sushi czy ramen, zaawansowaną technologią, dziwnymi gadżetami czy wreszcie popularnym anime i mangą. Długo można by wymieniać, dlaczego Japonia przyciąga do siebie tak wiele osób z całego świata. Dziś natomiast przyjrzyjmy się sytuacji, kiedy zostaniemy tak oczarowani Japonią, że chcemy na stałe tam zamieszkać. I co więcej, czy będąc obcokrajowcem można uzyskać japońskie obywatelstwo i jak trudna jest to kwestia. Naturalizacja to proces nadania cudzoziemcowi obywatelstwa państwa na terytorium, którego się osiedlił. Jak można się spodziewać, nie jest to łatwy, szybki i przystępny proces w większości państw na świecie. Jednak uważa się, że Japonia to kraj, który ma jeden z najcięższych procesów naturalizacyjnych. W dzisiejszym odcinku postaram się przybliżyć ten proces tak, żebyście mogli sami ocenić, czy faktycznie tak jest. Zacznijmy od tego, że jednym z pierwszych, a zarazem ważniejszych warunków jest wymóg ciągłości legalnego mieszkania w Japonii przez minimum 5 lat. To nie jest tak, że nie można wyjeżdżać w ogóle z Japonii na wakacje czy w odwiedziny do kraju, z którego pochodzimy. Ale trzeba uważać na długość wyjazdów. Aby ciągłość nie została przerwana, pojedyncza nieobecność w Japonii nie powinna być dłuższa niż 3 miesiące, a suma wszystkich dni spędzonych poza granicami Japonii nie może wynieść więcej niż 200 dni w ciągu roku. Czyli osoba, która wyjechała na 4 dwumiesięczne wycieczki w ciągu roku, będzie miała problem, bo w sumie nie było jej 240 dni w Japonii. Następną kwestią jest wiek. Aplikant powinien mieć ukończone 20 lat oraz móc samodzielnie podejmować kwestie prawne w swoim ojczystym kraju. To chyba najbardziej oczywisty i najprostszy z warunków. Kolejną kwestią jest nasze zachowanie. Urząd odpowiedzialny za proces naturalizacji będzie oceniał, czy jesteśmy osobą o dobrym zachowaniu i czy nie sprawiamy problemów w społeczności, w której mieszkamy. Mogą to sprawdzić, przeprowadzając wywiad z sąsiadami czy ze współpracownikami. Mogą też odwiedzić nasz dom i ocenić go pod kątem tego, co zaświadczyliśmy w złożonych dokumentach, do których zaraz dojdziemy. Trzeba też mieć uregulowane wszystkie podatki, więc osoby, które same je odprowadzają, muszą szczególnie zwrócić uwagę, czy nie mają żadnych zaległości. Warto jest też zaznaczyć, że uregulowane muszą być też podatki współmałżonka. Oczywistością jest też to, że aplikując o japońskie obywatelstwo, musimy być niekarani i przestrzegać japońskiego prawa. Mowa tu również o wykroczeniach drogowych, co naturalnie dotyczy osób, które mają prawo jazdy i poruszają się samochodem po Japonii. Całe szczęście to nie jest tak, że nie można dostać ani jednego mandatu w Japonii. Wiadomo, że im więcej wykroczeń, tym bardziej przykuwa to uwagę urzędników i tym samym trudniejsza staje się sprawa. Ale mówi się, że 5 wykroczeń w przeciągu 5 lat nie powinno stanowić problemu. Sprawa może być trudniejsza w przypadku osób, które na przykład wdały się w bójkę w barze i zostały aresztowane przez policję. Ale jeżeli nie doszło do sprawy sądowej i ogłoszenia wyroku skazującego, to nie stanie się to wpisem w naszej kartotece. Oprócz tych wszystkich warunków trzeba jeszcze udowodnić, że jesteście zdolni o siebie zadbać w Japonii. To znaczy, że jesteście zatrudnieni, macie gdzie mieszkać lub posiadacie odpowiednie umiejętności, żeby się utrzymać. Możliwe jest też, że macie współmałżonka lub rodzinę, która jest w stanie zapewnić Wam warunki i środki do życia w Japonii. Nie znalazłem nigdzie oficjalnego warunku, jeśli chodzi o znajomość języka japońskiego, ale często biura przygotowujące aplikantów do procesu naturalizacji przedstawiają znajomość języka jako warunek konieczny. Wymagany stopień tej znajomości waha się od podstawowego N4 do średnio zaawansowanego. Na pewno więc nie jest wymagany poziom natywny. Do tego, jeżeli ubiegacie się o obywatelstwo, nie jest to zaskakujące, że musicie być w stanie chociaż umieć porozumieć się z urzędnikami, z którymi będziecie rozmawiać. Zresztą zaraz wymienię listę wymaganych dokumentów i powinno stać się jasne, że znajomość języka japońskiego jest jak najbardziej wskazana. Czymś, co nie powinno być problemem dla większości chętnych, jest to, że nie można przynależeć do żadnych organizacji, które próbują obalić obecny japoński rząd. Nie powinien też budzić wątpliwości warunek przestrzegania zasad japońskiej konstytucji. Ostatnim warunkiem, jak dla mnie nieakceptowalnym, jest obowiązek zrzeknięcia się z dotychczasowego obywatelstwa. Czyli w momencie, gdy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, a my staniemy się Japończykami, to jednocześnie zostajemy pozbawieni dotychczasowego obywatelstwa. W zasadzie sami musimy się go pozbawić, bo w tym celu należy udać się do ambasady. Japonia po prostu nie pozwala na podwójne obywatelstwo. Czyli trzeba bardzo dobrze te decyzje przemyśleć, ponieważ jadąc w odwiedziny do kraju, z którego pochodzimy, będziemy traktowani tak samo jak inni obcokrajowcy, czyli między innymi będziemy musieli mieć wizę.
Teraz szybko pokażę Wam dokumenty, jakie należy skompletować, aby rozpocząć proces naturalizacji. Na wyróżnienie zasługuje chyba coś, co można nazwać listem motywacyjnym, czyli odręcznie przez nas napisane uzasadnienie motywujące chęć naturalizacji. Czyli musimy się w nim rozpisać, dlaczego nam na tym zależy. No i warunek konieczny jest taki, że ten dokument musimy napisać sami, bez niczyjej pomocy. Nie może to też być napisane na komputerze, tylko ładnie, odręcznie napisane na kartce, jak sprawozdanie w podstawówce. Proces tak zwanego screeningu może trwać od 6 miesięcy do roku, ale są też opinie, że może to trwać nawet dłużej. Podczas tego procesu mają miejsce rozmowy z osobą aplikującą, wywiady z sąsiadami czy okolicznymi mieszkańcami, podczas których urzędnicy mogą chodzić ze zdjęciem aplikanta i pytać o opinię na jego temat. Zapytany może zostać również pracodawca lub współpracownicy aplikanta. W tym czasie urzędnicy mogą też złożyć wizytę w domu osoby przechodzącej proces naturalizacji. Mają one na celu sprawdzenie, czy na przykład oświadczenie o dochodach i wydatkach aplikującego ma swoje pokrycie w rzeczywistości. Nie sprawdzają oni, czy jemy na śniadanie natto czy płatki. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, to urzędnik wysyła wniosek dalej do Ministerstwa Sprawiedliwości Japonii i decyzję o nadaniu japońskiego obywatelstwa podpisuje sam minister sprawiedliwości. Jeżeli dojdzie do takiego etapu, to pozytywnie rozpatrywanych jest około 95% wniosków. Nie ma oficjalnych danych na temat tego, ile wniosków jest składanych do ministerstwa, ale mówi się, że około 1/3 wniosków nie zostaje przekazana dalej. Jak widzicie, zostać Japończykiem to nie taka prosta sprawa i wiele zasad nie jest całkowicie jasnych. Musicie też pamiętać, że jeżeli znajdziecie się w tych szczęśliwych 2/3 aplikujących, których wnioski zostały przekazane dalej i uzyskacie obywatelstwo, to jest to jedynie formalna strona całej sprawy. Dla społeczeństwa japońskiego wciąż będziecie wyglądać na pierwszy rzut oka, jakbyście przyjechali do Japonii wczoraj, mimo że posiadacie japońskie nazwisko czy paszport. Oczywiście, żeby mieszkać w Japonii na stałe jako obcokrajowiec, nie musicie starać się o obywatelstwo i zrzekać się bycia Polakiem. Jest zawsze opcja uzyskania pozwolenia na stały pobyt, ale wtedy nie mamy wszystkich benefitów, które się wiążą z byciem obywatelem Japonii. Czyli bez obywatelstwa nie możemy głosować w wyborach, zajmować stanowisk państwowych takich jak urzędnik, strażak czy policjant. Bez obywatelstwa będziemy mieli również większe problemy z dostaniem kredytu czy pożyczki w japońskich bankach. Ponadto, pomimo posiadania pozwolenia na stały pobyt, cały czas istnieje możliwość naszej deportacji i wydalenia z Japonii. Paradoksalnie, pozwolenie na stały pobyt może być ciężej dostać niż obywatelstwo, bo w zasadzie dostaje się możliwość nieogranicznego mieszkania w Japonii bez zrzekania się własnego obywatelstwa. A jak wygląda sprawa uzyskania obywatelstwa dla obcokrajowców w Polsce? Obcokrajowiec w Polsce może dostać polskie obywatelstwo poprzez nadanie, uznanie i przywrócenie. Jeśli chodzi o nadanie, to taką moc ma prezydent, który jest w stanie nadać polskie obywatelstwo dowolnemu cudzoziemcowi, który o to wystąpi. Uznanie to ta normalna droga do uzyskania obywatelstwa. W zależności od tego, czy obcokrajowiec jest uchodźcą, czy ma status rezydenta, czy ma polskiego współmarzonka, to musi on mieszkać na terenie Polski od 2 do 10 lat i znać język polski. Oczywiście taka osoba nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. W większości przypadków trzeba mieć również stabilne źródło dochodów i mieć gdzie mieszkać. Polska przewiduje możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa, więc nie ma wymogu zrzekania się innych obywatelstw. Może znać jakieś inne kraje, które mają ciekawe procesy naturalizacyjne, a może ktoś z Was przechodził taki proces. Jestem tego bardzo ciekaw, więc na pewno dajcie znać w komentarzu, bardzo chętnie sobie o tym poczytam. Ewentualnie może Wy macie jakieś jeszcze pytania dotyczące życia w Japonii lub języka japońskiego. To napiszcie je w komentarzach, spróbuję na nie odpowiedzieć. A tymczasem to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki i na razie. Hej!